Cześć widzowie, witajcie na siedlisku Marcinówka. Dziś trochę pochmurnie, trochę opadowo, szykuje się mocno burzowo, ale to nic straconego, dlatego że mamy dzisiaj dla was coś naprawdę, naprawdę mega ciekawego. Tutaj za mną, jak widzicie, jest nasza piwnica ziemianka. Piwnica, której do tej pory w zasadzie nie używaliśmy, a która wkryje sobie zapewne niesamowite skarby i która no, jest takim miejscem do przechowywania żywności na trudne czasy. To właśnie chcemy zrobić. Chcemy uporządkować tę piwnicę. Chcemy, żeby znalazło się tam miejsce na nasze przyszłe przetwory. Przetwory, które będziemy robić prawdopodobnie za tydzień. Poza tym może znajdziemy jakieś... Ale grzmot! No szykuje się niezła burza. Ale wracając, może znajdziemy jakieś niesamowite skarby. Skarby, które do tej pory były przed nami wielką tajemnicą. Także chodźcie z nami, już tam za chwilę wchodzimy i widzimy się już w środku. Kochani, no i już jesteśmy w naszej piwnicy. Już ją mogliście widzieć kiedyś, przynajmniej to pomieszczenie, jak tutaj stał nasz stary kredens, którego losy na razie są bardzo wątpliwe, bo strasznie słabo mi idzie ta renowacja w fatalnym stanie i dalej nie wiem, czy coś z tego będzie. Na razie zostawiłem i musi odczekać swoje. Natomiast jak widzicie, jest tutaj gigantyczny bałagan. Po prostu gigantyczny. Ta piwnica robi nam trochę też za składzik, a trochę też jako takie miejsce, gdzie różne rzeczy odnajdujemy. Tutaj po prawej stronie, gdzie stoją ustawione deski, te deski są jakby przedłużeniem podłogi. Gdy nie schodzi się do komór po obu stronach, no to żeby nie wpaść w ten dół, to te deski i te tutaj po tej mojej drugiej stronie, one tutaj leżą i po prostu przykrywają te zejścia. Oprócz tego mamy tutaj folię, bo folia zawsze się może przydać, taka czarna folia. No i leży tak w nieładzie, ja już nawet nie pamiętam po czym ona była, czy może ją w ogóle gdzieś z jakiegoś strychu ściągnąłem. A ja teraz ją wezmę, poskładam jakoś ładniej w kostkę czy coś takiego, żeby zajmowała mniej miejsca. Leżą jakieś stare materiały, takie aż słabo to dotykać. No jakieś takie resztki linoleum. No to idzie raczej do wyrzucenia, do śmieci. To nie, może by się dało taki bieżnik uprać, coś by z niego było, ale nie sądzę, no jest taki porwany, nie nadaje się, pójdzie zaraz to wszystko do śmieci. No i jakieś stare garnki, przykrywki, takie rzeczy. Czy ten garnek jest dobry? No jest brudny, trochę opalony, ale nie jest dziurawy, więc jako takie naczynko myślę, że się może przydać, całkiem ciekawy. Do tego są przykrywki jakieś. Ta przykrywka lekko zardzewiała, ale jeszcze swoje zadanie spełni, nawet pasuje. Także to zaraz tutaj uprzątniemy i tego nie będzie. Tutaj na samym wejściu, po jednej i po drugiej stronie, mamy dwa stoliki. Te stoliki być może teraz nie wyglądają najlepiej, jest na nich mnóstwo śmiecia, ale poza tym są całkiem sprawne i to jest w ogóle bardzo dobre miejsce, dlatego że wchodzisz i możesz sobie zawsze coś postawić, odstawić. Ja te stoliki też dzisiaj będę wykorzystywał, bo tutaj będę sobie wynosił różne rzeczy, te słoiki z przetworami, które są w tamtej komorze. W komorze, do której zaraz zejdziemy. No więc wygląda to tak, jak wygląda. Jeszcze wam pokażę takie coś ciekawego. O, zobaczcie, to jest na przykład szyba. Trzeba ostrożnie, żeby się nie skaleczyć. Ładna, prawda? Zwłaszcza tak, jak się z tej strony patrzy. Ale z tej też. To jest szyba od tego kredensu. Ja ją zostawiłem, nie wyrzucam. Być może ją zamontuję, a być może znajdziemy coś innego, a to wykorzystamy w jakimś innym celu. Na razie odkładam. Mamy też, jak widzicie, różne narzędzia. Młotek tu jeszcze jest. Jakieś stare klamki. Te stare klamki to raczej się akurat nie przydadzą, bo chyba, no nie, bardzo ciężko chodzą. Wolałbym już kupić nowe. Ale są też obcęgi. Jest też, co to jest? Wygląda jak solniczka, ale pełna wody. Nie pachnie jak ocet, więc raczej nie jest to ocet. Są też kombinerki. To jest po prostu super sprzęcik. Trzeba je trochę tylko szczotką drucianą potraktować, odnowić i mamy eleganckie kombinerki. Takie coś się zawsze przyda. Także to odkładamy. Jakieś stare żarówki. No ale takie, zobaczcie, taki przerzewiały kubek, już denko takie, to się nie przyda. Też trzeba niestety wyrzucić, pozbyć się tego badziewia, oczyścić to pomieszczenie, no i sprawić, że będzie całkiem fajnie się z niego korzystało.
Mam jednak tutaj jeszcze jedną niespodziankę dla was i chciałbym ją pokazać. Chodź tu, Ola, troszkę głębiej, jakbyś mogła wejść. I staniemy tutaj. Tutaj w takiej, powiedziałbym, salonowej części naszej piwnicy jest stara kuchnia. Powiedziałbym, że kaflowa, ale jak widzicie, nie ma kafli w ogóle. Ale taka kuchnia właśnie węglowa, można by powiedzieć. Kuchnia na drewno. Tutaj są drzwiczki, obramowanie. Pod tą ceratą znajdują się płyty grzewcze czy jakieś fajerki. Natomiast ona jest bardzo dawno nieużywana. My też jej nie używaliśmy. Jak tutaj spróbuję sobie pociągnąć do komina wylot, to nie jestem w stanie go w ogóle w żaden sposób wyrwać. Także musimy się tym zająć tak konkretniej. Tutaj potrzeba by być może jakiegoś zduna albo przynajmniej kogokolwiek, kto się na tym zna i trochę nam to poprawi. Pewnie trzeba by sprawdzić też komin, ale byłaby to fantastyczna opcja na letnią kuchnię, już zbudowana, więc spróbujemy coś z tym zrobić. Nie wiemy jeszcze kiedy, ale możecie nas w komentarzach zmotywować, żeby zrobić to jak najszybciej, żeby na przyszły sezon już coś z tego było. A teraz nie traćmy już więcej czasu w tej części. O tych śmieciach już nie ma więcej co rozmawiać. Przejdźmy tam na dół do pierwszej z naszych komór. Komór, w której ja wiem, że jest dużo przetworów. Czy coś jeszcze? Zobaczymy. Zaopatrzyłem się jeszcze w rękawiczki, dlatego że kto wie, co nas tutaj może spotkać w tej części. Jak widzicie, jest to taka wybetonowana ziemianka taka. No i tutaj, słuchajcie, nasi poprzedni gospodarze tego miejsca przechowywali swoje przetwory. Jak widzicie, tak dość prowizorycznie, ale całkiem fajnie zbudowali sobie takie półki na przetwory, no i trzymali ich tutaj całkiem sporo. Poruszając się tutaj, muszę tylko uważać, żeby nie rozwalić sobie głowy o ten tutaj naprawdę już też spróchniały i zbutwiały element. Cóż to jest? Jest to wentylacja naszej piwnicy. Nie wiem, czy on musi aż tak dużo wystawać w dół, czy nie. W drugiej ziemiance tak dużo nie wystaje. No to w ogóle się ledwo trzyma tak naprawdę. Na pewno będziemy musieli coś z tym zrobić, ale jeszcze swoje działanie jakoś spełnia, dlatego że no, latem wentyluje. Zimą trzeba pamiętać, żeby tę wentylację w jakiś sposób zamykać, no żeby temperatura nie uciekała i żeby mróz do piwnicy nie wchodził. Co wam jeszcze ciekawego tutaj opowiem. W tej ziemiance nie ma posadzki, wszystko znajduje się w zasadzie na piachu. I co jest ciekawe, zobaczcie, jest dużo takiego piasku właśnie, dużo piasku i w tym piasku też są przechowywane warzywa. Tutaj możecie rzucić swoje marchewki, znaczy my możemy rzucić swoje marchewki, ziemniaki, jakbyśmy ich dużo mieli, buraki, pietruszkę i w tym piachu je przechowywać i to zapewnia bardzo dobre, długie przechowywanie. Właśnie odkryłem, słuchajcie, ciekawostka, nawet jest o taka łopatka do odkopywania. Jakiś robak przeszedł. Możemy sobie przekopać, może coś tu jeszcze jest, ale chyba nie. Chyba wszystko zostało już zjedzone, co tu było przechowywane. Nie ma tutaj warzyw, ale to nic. Kiedyś przyniesiemy swoje. No, oczywiście są śmieci, to je wyniesiemy. Jakieś wiadra, w tych wiadrach też jakieś śmieci. O, to były na przykład ziemniaki chyba i pietruszka, ale wiek i czas robi swoje niestety. O, widzicie, właśnie się uderzyłem, no tak to jest. Tu mamy też jakieś worki i te worki też wszystkie wlądują na śmieci, bo nawet się nie będę zastanawiał, co w nich może być. Czy tu były jakieś przetwory, czy nie. Te worki, no, można by je próbować wykorzystać, ale już tak wiele lat tutaj były, że sparciały i jest to całkowicie bez sensu. A jeszcze pod samą ścianą, taka mała ciekawostka, stoją chyba jakieś stare drzwi. O. I te drzwi wyglądały całkiem sprawnie. Może je kiedyś do czegoś wykorzystamy. Albo na jakiś stolik, albo na jakąś dekorację. No, zobaczymy. Mówię szczerze, nie wiem, dlaczego one tutaj są. Raczej nie podtrzymują nic, więc będzie je można zabrać. Jak widzicie, tak dosyć ostrożnie się poruszam po tej piwnicy, bo boję się, żeby tu jakiegoś węża nie spotkać. Ostatnio spotkaliśmy żabę, to na przybitkach sobie teraz zobaczcie. Na naszych ogóreczkach sobie siedziała i mnie lekko przestraszyła. No, ale wracamy do naszych przetworów, a raczej nie naszych, tylko przetworów właśnie poprzednich właścicieli. Co my tu mamy? Trochę tego jest. Niestety nie możemy ich użyć, bo wiecie, no nie wiemy, co to jest, nie wiemy, skąd się wzięło, jak długo tutaj stało tak naprawdę, w jakim jest stanie, nie ma co ryzykować. Jedyne, co z tego możemy zrobić, to po prostu
pootwierać te słoiki wszystkie, znaczy najpierw je wynieść, pootwierać, powylewać najlepiej na kompost, bo to wszystko materia organiczna, no i odzyskać słoiki. Wstawić je potem do zmywarki, umyć, wyparzyć, kupić na przykład nowe zakrętki, bo podejrzewam, że te zakrętki to też się do niczego nie nadają i móc dzięki temu robić w nich przetwory. No i tak, tutaj mamy jakieś, to chyba kompociki są, raczej były, no niestety się nie nadają. Tu jest jakaś ciekawostka. Czy to jest papryka? Dynia? Nie, papryka? Co to jest? Ja nawet... Pigwa. A może to pigwa? Myślisz, że mi rodziła tak pigwa? Bo nam nie rodzi ta pigwa. No takie coś mamy. Do tego jest takie cztery słoiczki. Ogóreczki, proszę bardzo. Kiszone. A to takie kiszone nawet mogłyby się jeszcze nadawać. Mogłyby się nadawać, ale nie wszystkie. Na przykład tutaj mamy, damy radę. O, patrz, taki wielki słój kiszonych i zobaczcie, jak spleśną już. No. Ale taki plastikowy słój, no, może się nadać do czegoś. Poproszę teraz o torbę. Przyniosę sobie torbę, bo jakoś muszę to z tej piwnicy wszystko powynosić. Tosia mi tutaj podaje za kamery. Dziękuję. O, wzięliśmy taką torbę. Ja to będę pakował, wynosił na zewnątrz i otwierał tam. Pach. 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 Pakujemy. I co tu mamy jeszcze? To wygląda, jakby były to śliwki jakieś stare. Ale zobaczcie, to w ogóle też wygląda, jakby trochę tej wody odparowało, bo raczej nikt tak mało tutaj nie dał. Chociaż, kto wie. Ciekawe. Tu mamy takie dwa wielkie słoje. Oczywiście z ogórkami. No, te to widać, że są zepsute na pewno i te raczej też. I one mają, zobaczcie, no, to wszystko jest chyba rdza. No, bardzo przerzewiałe zakrętki. I to nie są takie zwykłe zakrętki, jak od takiego osłoja na przykład, można porównać, tylko dużo większe. Nie wiem. O, aż zapachniało. Ten ogór chyba cieknie. Albo ten. Tak przerzewiało, że aż dają te ogórki stąd już. A zapach się unosi. Na razie je sobie odstawię, bo może nie tam, bo ta, tutaj jak widać styropian robi za półkę, bo chyba desek szanownym państwu tu już zabrakło. Pająki chodzą, Ola na pewno już w strachu. Na razie je sobie odstawię, może tutaj po prostu, dlatego że na końcu je będę zabierał, tak, z uwagi na to, że nie wiem skąd takie zakrętki jeszcze wziąć. No ale lecimy po kolei dalej, tu zestawiamy. I co my tu jeszcze mamy? Ciężko. Mamy też jakieś dżemy. Niektóre są podpisane, jakby były ze sklepu, dżem truskawkowy. Nie wiem, czy to truskawkowy, ale wygląda na dżem. Też go wyjmujemy. My będziemy tu przetwory pomidorowe, pasaty, takie rzeczy robić. Przechodzę jeszcze dalej, na tył. I co my tu mamy? Mamy też jakieś farby, to już nie są przetwory. Jakaś emalia olejno-ftalowa. Jakaś gładź pachlowa, no to już się na pewno nie nadaje. To wszystko wyląduje w śmieciach, niestety. No, czasem trzeba też posprzątać. Mamy tutaj kompociki. Nie, to są warzywa, takie owoce. To wygląda w ogóle na jagody. Jak wiecie, no mamy las. Poprzedni gospodarze też go się rzeczy mieli. Pewnie chodzili sobie na jagody, zbierali i je później tak przetwarzali. Powiem wam, że te jagody to akurat super wyglądają. No ale nie ma co być chciwym i nie można ryzykować takich rzeczy. Wow, to jest tak ciemne, że aż nie wiadomo. Pewnie jakiś dżem śliwkowy, powidła może. No i o, tutaj z dołu zdejmuję paprykę. Ja muszę wam powiedzieć, że takiej papryki, o takiej, czyli konserwowej, to ja nie lubię za bardzo, nie przepadam, wiecie. Ale Ola bardzo lubi, więc kto wie, może też zrobimy. Ale myślę, że niedużo, bo to wcale się tak często nie je. No ale jak trwoga, to do Boga i taką paprykę się zje. Kochani, w zasadzie opowiedziałem wam praktycznie o wszystkich tutaj ciekawszych rzeczach. To wygląda, jakby jakaś kiszonka była. Ja to sobie szybciutko poogarniam, powynoszę. Wy to zobaczycie na timelapsie. A po nim przechodzimy od razu do drugiej połówki, czyli drugiej naszej ziemianki w piwnicy. Zapraszam.
No i kochani, tak jak obiecywałem, jesteśmy już w naszej drugiej części, w drugiej ziemiance. Nie wiem dlaczego, mam takie dziwne wrażenie, jakby ta była troszeczkę krótsza. Czy tak jest, czy nie, trzeba by zmierzyć, nie chce mi się mniejsza o to. Tutaj, jak widzicie, nie ma zrobionych takich półek, tylko taka prowizorka, dwa pustaki może przygotowane. Ta widocznie była wykorzystywana w trochę innych celach. No, ale dzięki temu prawdopodobnie znajdziemy tutaj trochę więcej różnych skarbów. Ja wam się przyznam, już tutaj kiedyś byłem i tak obserwowałem, że tutaj są dziwne rzeczy, w życiu by mi do głowy nie przyszło, żeby takie rzeczy trzymać w piwnicy, w ziemiance w ogóle. No to może pokażę wam pierwszą z nich. Pierwsza z nich, o, zobaczcie, to jest opryskiwacz. Ja kupiłem sobie opryskiwacz, nawet dwa, jeden troszkę większy, jeden troszkę mniejszy. Żaden z nich, co prawda, nie tak duży jak ten, bo ten ma 6 litrów. Ja kupiłem chyba 3-litrowy największy. A pewnie też pamiętacie, jak opryskiwałem drzewka. Zobaczcie sobie tutaj filmik dla przypomnienia. Jak opryskiwałem te drzewka, to pożyczyłem od mojego taty taki plecakowy, ale już trochę uszkodzony, musiałem się mocno namachać. A tymczasem, ni stąd, ni zowąd, wchodzę, patrzę, a tu opryskiwacz. Całkiem spoko. Film jakiś Bas Polska, podejrzewam, że działa, jeszcze nie sprawdzałem. Trzeba będzie go umyć, oczyścić, no i zacząć wykorzystywać, bo jak będę miał do opryskania znowu drzewka, to wezmę go sobie, założę tutaj na ramię, 6 literków i szybko obcykam. Ta rurka, widzę, jest też regulowana, można ją sobie tutaj pewnie pokręcić i wysunąć, oczywiście. Także całkiem spoko sprzęcik. Zablokuję go, żeby może mi tu jakoś łatwiej, o, go przynosić, no i go zabierzemy ze sobą. No i co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj sporo wiader, a jak wiecie, na wsi wiadra to na wagę złota, czy do wody, czy do różnych rzeczy, przydadzą się na pewno. Zaraz je zabieramy ze sobą, tutaj stawiam do wyniesienia. Tutaj też takie wiaderko, kolejne. I zobaczcie, to jest w ogóle ciekawostka, mega ciekawostka. Gigantyczny gar odkręcony do góry dnem. Powiem wam, trochę aż się obawiam go podnieść, czy nie będzie tam jakiegoś węża, ślimaków, albo innych robaków, bo ta żaba, o której wam wspominałem, wciąż tu z nami jest i siedzi na tym ogóreczku. O, tutaj. A tymczasem, proszę, podnoszę i co? I co? No i tylko jeden robaczek mały, taki żuczek, a poza tym, o, proszę, gigantyczny gar. My to jesteśmy tacy, wiecie, rolnicy, co to z miasta niedawno przyjechali i chociaż nasi rodzice w takim dużym mieście to wcale nie żyją i trochę z ogrodnictwem mieli do czynienia, no to ja nie wiem, na co się takie wielkie gary wykorzystuje. Co tu, bigos można robić na przykład dla pułku wojska? Czy co na przykład? No ale słuchajcie, mega, w ogóle nawet design ma taki bardzo ładny, metalowe rączki takie. Dzisiaj idziecie, kupujecie taki garnuszek 3-litrowy i płacicie 150 zł co najmniej, a ten jest naprawdę wielki. Zabieramy i będziemy go wykorzystywać. A tutaj, zobaczcie, na ścianie wisi jakaś pokrywka. I ta pokrywka, czy to jest pokrywka od tego garka? Trochę tu jest taka pokryta dziwnym tym, trzeba ją na pewno będzie wyczyścić. Metalowa pokrywa. No, nie do tego, do troszkę mniejszego, a troszkę mniejsze garnki tego typu już wyniosłem wcześniej. To właśnie było tym razem, kiedy byłem tu sam, bez was. I wtedy postanowiłem, że muszę nagrać ten film, żeby pokazać wam takie ciekawostki, które się tu kryją. No nic, ale tą pokrywę też wyjmiemy, wyniesiemy, żeby to był porządek. Mamy też takie dwie balie, nazwijmy je baliami. Trochę są brudne oczywiście, ale to wszystko da się doczyścić. Ta ma niestety urwaną rączkę, ale zobaczcie, ktoś sprytnie przywiązał sznurkową rączkę, która oczywiście przez swój wiek sparciały, ale mogło być. To jest pomyślenie. Także to się może przydać. Też zbiorniki na wodę kolejne mogą łapać deszczówkę. No a przy okazji też się, wiecie, przydadzą, żeby płukać coś, czasem myć. No takich pojemników nigdy, nigdy za wiele. To też wędruje na górę. Oprócz tego mamy tutaj jakieś wiadra takie po farbach. No i wiecie, no i to jest na przykład coś, czego ja do końca nie rozumiem. W takiej piwnicy, no to się różne rzeczy przechowuje, ale raczej nie chemię, no. Dziwne. No ale jest to jest. Co tu jeszcze za mną? Proszę bardzo, różne blachy, które będzie można wykorzystać w ogródku, na przykład jako obramowanie grządek. Jakby tak przeciął je
i powbijał, no to eleganckie obramowanie. Albo jako daszek na coś, też się może przydać. Jeszcze dokładnie nie znam zastosowania, bo to na pewno było na dachu, to widać po tych śrubach. Ja naszego zastosowania jeszcze nie znam, ale na pewno coś wymyślimy, bo nic się u nas nie marnuje. O, proszę, to z naszej altanki. Takie są tutaj, widzę, płaty, blachy. No i jest też, widzę, nawet szyba szklana. Wow, i to też. Nie będę wyjmował, żeby się teraz nie stukła, ale już wam mówię, że tutaj jest. A tutaj, słuchajcie, niepozorne, ukryte pod taką warstwą odpadającą się, kolejne drzwi. Mam nadzieję, no trochę są niestety zbutwiałe. No niestety. Ale, a nie, no niestety tutaj to jest, słuchajcie, mógłbym to złamać w dłoni, wiecie. Straszna szkoda, bo ładnie takie wyrzeźbione mogłyby być do czegoś wykorzystane, ale będą musiały pójść do spalenia. Ola mówi, że jako dekoracja, ale one się raczej też tutaj nie nadają, bo to w dłoni mogę to rozwalić, więc jak będzie stało, to nie da się tego nawet przeszlifować, bo to się rozpadnie. No i kochani, tutaj po tej lewej stronie mamy jeszcze w zasadzie dwie ostatnie ciekawostki. I tak, te słoiki, które tu widzicie, to są już dobre przetwory, bo to są nasze przetwory, sami robiliśmy. Nasze pyszne ogóreczki. Można wziąć, może wezmę tego, o tego i proszę, już trochę zmętniały. Zobacz, jak się pięknie ukisiły. Już je dawaliśmy znajomym jednym, takie świeżutkie. I powiedzieli nam, że są pycha, więc chyba tak musi być. Sami jedliśmy takie małosolne, świeżo zaczęte. No i też były naprawdę pyszne. Więc te ogórki tutaj nam robią dobrą robotę. W dobrej są temperaturze, takim chłodku trochę, jest dużo chłodniej niż na dworze. No i super. A kolejna rzecz, którą chciałem wam pokazać, to są takie mini płytki w ładnym niebieskim kolorze, których mamy tutaj troszeczkę. Zobaczcie. No super, są niezniszczone, nieużywane, produkcji Czechosłowakia, także swoje lata mają. Pewnie łazienki w czasach PRL-u były takimi wykładane, albo kuchnie, później one odeszły w zapomnienie, ale dzisiaj takie małe kwadraciki, można z tego zrobić naprawdę piękne rzeczy, a my tych płytek troszkę tutaj mamy. Takich stosików, jak tutaj widzicie, to mamy dwa. Sam raz na jakąś mozaikę, albo no jakiś stoik, no zobaczymy. U nas od wymyślenia takich kreatywności to jest Ola i ona na pewno jakiś fantastyczny pomysł na to znajdzie i będziemy to robić. No i kochani, oprócz tego, to co my tu mamy? Mamy jeszcze tą górę piachu, ciekawe, tutaj też raczej nie ma przetworów już. I mamy jakieś takie śmieci, no to śmieci do wyrzucenia. O, takie coś, to ja nie wiem czego to było, od pieca może? A może, aha, albo od tego było zatyczką, żeby właśnie zamykać tą wentylację, ale później się coś wypsuło i postanowiono zatykać ją szmatą, którą już wyrzuciłem na szczęście. No i tutaj też takie wiaderko po chemii jakieś, to chyba na śmietnik. Ostatnie dwie rzeczy, to proszę Państwa, trochę zardzewiałe fajerki. Czy z nich można jeszcze coś zrobić? Czy jeszcze się mogło nadać? No myślę, że jak się je oczyści, to mogą. No i to tyle, kochani, tej naszej piwnicy. Tutaj też szybciutko wynosimy różne rzeczy. Te blachy tylko zostają, bo jeszcze nie bardzo wiem, co z nimi zrobić. Wyjmę je następnym razem. No i mamy porządeczek. Piwnica posprzątana, ziemianki przygotowane na przetwory. Teraz czas zająć się słoikami. Ja już jestem przy naszym kompostowniku, leśnym kompostowniku, jednym z trzech. Zresztą widzicie tutaj sporo takich rzeczy. No i cóż, mam ze sobą potężną baterię słoików. Słoików, które właśnie wyjęliśmy z tej piwnicy. No i one potrzebują opróżnienia. Jak wiecie, lubimy recyklingować. No i postanowiliśmy też zrecyklingować właśnie te słoiki. Mam już kupione nowe zakrętki. Chyba nie starczą na wszystkie, ale to nic. Będziemy sukcesywnie je dokupować. Na razie na nasze przetwory, te, które planujemy zrobić, na pewno wystarczy. Tych słoików jest nawet aż za dużo jeszcze. Przydadzą się w późniejszym etapie. No i cóż, no zaraz biorę, zakładam rękawiczki, odkręcam wszystkie słoiki, zawartość ląduje tutaj, w tym kompostowniku, a słoiki później do zmywarki, szuruburu, czyściutkie i do roboty. Także nie ma na co czekać, zaczynamy.
Te ogórki to nawet twarde jeszcze. Może wcale nie zepsute. Muszę wam powiedzieć, że nie było to łatwe. To odkręcanie słoików okazało się być naprawdę dość męczące i uciążliwe do tego stopnia, że aż nabawiłem się tutaj odcisku. No ale cóż, czego się nie robi, żeby wszystko dobrze zrecyklingować, wykorzystać i mieć pyszne przetwory. Przetwory, które zobaczycie już, przypominam, za tydzień. No ale cóż, jak widzicie, zebrałem trochę tych słoików. No i teraz do zmywarki, rachu ciachu, maszyna wszystko umyje, my się nie będziemy musieli tym martwić, później wyjmujemy, gorące, cieplutkie, wyparzamy, no i nasze przetwory można już wkładać do słoików, zakręcać, wekować i cieszyć się pysznościami później zimą. Zmywarkę mamy dość pojemną, także trochę się tego powinno tutaj zmieścić. Część na dole, część na górze. Mam nadzieję, że podoła ta maszyna, bo naprawdę te słoiki swoje już przeszły. No i zobaczcie, cała zmywarka zapakowana, co do joty, nie ma już ani jednego wolnego miejsca. Idealnie tych słoików starczyło właśnie na całą jej pojemność. Także zamykamy, wkładamy tabletkę, ustawiamy program, no i start. Kochani, ja już jestem nieco zmęczony, ale na szczęście nasza piwnica posprzątana, ziemianki przygotowane na nowe przetwory. Ja jestem zadowolony, mam nadzieję, że wam też się podobało, że odkryliście razem z nami trochę skarbów, trochę się zaskoczyliście, trochę się ucieszyliście, trochę się być może uśmialiście i trzymajcie kciuki, żeby nasze przetwory skończyły się sukcesem. Odcinek z przetworami najprawdopodobniej zobaczycie już za tydzień. W tym tygodniu będziemy się nimi zajmować, będziemy je robić, no i przygotowywać tak, żebyście mogli zobaczyć. Pamiętajcie też, żeby koniecznie zobaczyć nasz ostatni odcinek, znajdziecie go tutaj, a w nim masa ciekawych rzeczy. To odcinek, w którym robiliśmy nasze żniwa, zbieraliśmy nasze plony. Zobaczycie, ile pomidorów nam się udało zebrać, ile innych warzyw. Naprawdę warto obejrzeć. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękujemy. Bądźcie z nami. Do zobaczenia. Pa, pa!